Now, you don't just build a wall and just have a wall. Nie budujecie tylko muru i od razu macie mur. You have gates in the wall. W murze są bramy. And that's our next point. To jest kolejny. We have gates. Mamy bramy. And in gates, there's something that happens that's instrumental in a gate, important. Coś niezwykle ważnego wiąże się z bramami. At the gate, there is some thought and process put into a gate. There's government at the gate. W bramach były kiedyś władze umiejscowione. Yeah, there's authority. Pewien autorytet, pewna władza. In the Old Testament cities that we read about in the Bible, w starotestamentowych miastach, o których czytamy w Biblii, their gate might be a room. The gate might be a room. Po prostu brama była jakby takim pokojem, pomieszczeniem. You would come in this side, go out this side. Wchodziło się z jednej strony, wychodziło z drugiej. Then along both sides you would have offices. I po prostu po obu stronach tego przejścia w bramie były urzędy. You might have the mayor. Mogliście mieć tam burmistrza. And some other administrators. Innych administratorów. And of course the tax collector. I oczywiście poborcę podatkowego. And so when you went through the gate, there was authority at the gate. Więc kiedy udawaliście się do bramy, to tam była pewna władza. I want you to think of your house, the gate in your castle like that. Chciałbym, żebyście myśleli o bramie w waszym zamku, jeśli chodzi o waszą rodzinę, też pod tym kątem. Not just anything is welcome in your house. Nie wszystko może wejść do waszego domu. And not just anybody is welcome in your house. I nie każdy może wejść do waszego domu. You need to discern what may come in and what may not. Musicie rozeznawać, co może wejść do waszego domu, a co nie. And how would you know what that is? A skąd będziecie wiedzieli, co to jest? The answer is always found in the Bible. Odpowiedź zawsze znajdziemy w Biblii. And you always follow the Bible for your instructions. Więc zawsze wzorujcie się na Biblii, jeśli chodzi o wasze wskazówki. Now, the Bible may not tell you that you may not have such and such a thing or do such and such a thing. Biblia może szczegółowo nie mówić, że nie wolno wam czegoś takiego robić, czy czegoś takiego dopuszczać. But it will give you the principles wherewith you make your decisions. Ale poda wam zasady, na podstawie których będziecie mogli podejmować właściwe decyzje. Now, some things it tells you that what that thing is. Czasami mówi konkretnie, co to jest. It says some things you should never let in. Na przykład mówi wprost, czego nie powinniście w ogóle wpuszczać do domu. But your house, your gates need authority. Ale w waszej bramie potrzebna jest władza. And that protects the residents of the castle. Żeby ochronić mieszkańców zamku. From the enemies outside the castle. Przed przeciwnikami, wrogami, którzy są poza zamkiem. And it is not news to any of us that there are enemies to our homes. Oczywiście nie jest dla nas żadną nowiną, prawda, że są wrogowie naszego domu. It is hard work to raise children. Wychowanie dzieci jest ciężką pracą. There are so many voices out there that want to take our children. Jest tak wiele głosów, które przemawiają za tym, żeby nam niejako zabrać nasze dzieci. There are forces that don't want our children to obey God. Są siły takie, które chcą skłonić nasze dzieci do nieposłuszeństwa wobec Boga. And there are also forces that don't want us to obey God. I są też siły, które są zainteresowane tym, żebyśmy i my nie byli posłuszni Bogu. So we need to be careful with our gates. Więc musimy zważać na nasze, pilnować naszych bram. When Nehemiah came back from Babylon, kiedy Nehemiasz wrócił z Babilonu, Jerusalem's walls were torn down. To mury Jerozolimy były zwalone. And Nehemiah said that was a reproach. Nehemiah stwierdził, że była to zniewaga, hańba. Because Jerusalem was not protected. Ponieważ Jeruzalem nie miało ochrony. Anybody could come in who wished to come in. Każdy, kto chciał, mógł tam wejść i wyjść. So he rebuilt the wall. Więc on zabrał się za odbudowę murów. And he rebuilt the gates. I też za odbudowę bram.
And he said there was times when the gates needed to be closed. I ogłosił, że w pewnych chwilach bramy muszą być zamknięte. He had a problem with some people who wanted to go out on the Sabbath day. On miał problem z ludźmi, którzy chcieli przez te bramy wydostawać się czy dostawać w dzień szabatu. So he said, if you're going to go out the Sabbath day and disobey, I'm going to close the gates. On powiedział, jeśli chcecie przechodzić przez bramy w dzień szabatu, to ja zamknę te bramy. That's what we need to do in our house. Tak samo musimy postępować w naszych domach. If the residents of the house do not want to obey the orders, jeśli mieszkańcy domu nie chcą stosować się do przykazań, then we have to close the gates. To musimy zamknąć bramy. And when Sanballat wanted to come in and hurt them, kiedy Sanballat chciał wejść i skrzywdzić Izraelitów, he would close the gates. To Nehemiasz zamykał bramy. So you need strong walls, więc potrzebujecie mocnych murów and strong gates. I mocnych bram. In Proverbs it talks about the guarding the gates of your house. Księga Przypowieści mówi o chronieniu bram waszych domów. Proverbs 31:24. Przypowieści 127 to 128. It talks about the gates of your house. We're going to use those scriptures some more. But our gates need to be maintained, is what I'm getting. W każdym razie zmierzam do tego, że nasze bramy powinny być strzeżone. Okay, let's talk about the next thing that needs to be in. Przejdźmy do kolejnego elementu. We need buildings. Potrzebujemy budynku. Inside those walls there needs to be a structure. Wewnątrz budynku musi być pewna budowla. Now buildings do several things. Budynki umożliwiają kilka spraw. They make it possible to contain warmth. Mogą pozwolić na utrzymanie wewnątrz. They keep the cold out. Więc trzymają zimno z dala od domu. Now how do you keep the cold out? Jak można ochronić dom przed zimnem? How do you warm the house? Jak zachować ciepło w domu? What do you think? Co myślicie? You build a fire, right? Right, you have to have heat inside. Więc trzeba jakiś kominek co najmniej zbudować. So if you have a building without heat, it's just a building. Więc budynek bez ogrzewania, co to za budynek? So it allows you to maintain heat in the building. Więc musi być ogrzewanie. Budynek pozwala zachować ciepło w środku. Because the building traps it. Budynek niejako więzi to ciepło w środku. It also keeps the rain out. I chroni też przed deszczem. Now you can stay dry when it rains. Możecie pozostać trudno to odmienić. Suchymi możecie pozostać, tak. Now buildings don't grow like trees. Budynki nie rosną tak jak drzewa. A tree just grows. A drzewo po prostu rośnie. I've never seen a building do that. Nigdy nie widziałem, że budynek w ten sposób powstał. They take work. One po prostu wymagają pracy. They take planning. Trzeba planować. So even after we have our walls and our castle started. Więc kiedy budujemy mury, kiedy zbudujemy zamek. We still have to be careful to plan. To musimy jednak planować. We want to build this castle right. Musimy we właściwy sposób ten zamek zbudować. So the other thing a building can do, co jeszcze umożliwia budynek, is you can use it to store some things in. Pozwala przechowywać różne rzeczy w środku. Maybe some food. Może trochę żywności.
Or some of your equipment. Może jakieś sprzęty. Or whatever you might want to put in there. Cokolwiek chcecie tam umieścić. So a building keeps the weather from destroying us. Budynek nie pozwala, żeby pogoda nas zniszczyła. And I think you would probably not live through the winter if you don't have a building here in Poland. Jeżeli nie macie dobrego budynku, to byście chyba tutaj w Polsce nie przeżyli zimy. So buildings are important. Więc budynki są ważne. So our families cannot survive either without buildings. Więc nasze rodziny nie przetrwają bez budynku. And remember that buildings take thought. A budowa budynków wiąże się z myśleniem. And they take work. I wymaga też pracy. They take planning. I wymaga planowania. And then when you have the building, it takes maintenance. You have to fix it. Również posiadanie budynku wymaga konserwacji. Okay. Now that you have a building, kiedy macie już budynek, what would you like to have in the building? Co chcecie mieć w środku? You just want one big room? Jeden wielki jeden pokój. So what might you want in the building? Więc co chcecie mieć w budynku? Some furniture? Okay. Trochę mebli. Sleeping quarters? Right? Some living room? You would want different rooms? Kitchen? Yeah. Who wouldn't want the kitchen? Certainly we want a kitchen. Każdy chce mieć kuchnię. And you want a bedroom? Oczywiście sypialnia. So in your building you have rooms. Więc w każdym budynku macie pokoje. And in that room, in those rooms, you have tables. W każdym takim. And some cabinets. Pokoju mamy stół, szafki. To store things. Żeby przechowywać w nich różne rzeczy. And you would want something to eat with too, would you not? Musimy też mieć sprzęty do jedzenia, więc sztućce. Maybe some bowls. A więc także jakieś misy. And you need a waste can. I oczywiście musicie mieć kosz na śmieci. Let's talk about that a little. Trochę o tym też powiedzmy. If you want to eat something in your house, jeśli chcecie coś zjeść w domu, then you want a chair. Potrzebujecie krzesła. And a table. Stołu. And maybe a fork. Może widelca. Something to put your food on. I coś, na co możecie położyć jedzenie. And it's nice if you have something to take it from the plate to your mouth. Miło jest, jeśli możemy coś z talerza włożyć do naszych ust. So you need tools. Więc potrzebujecie pewnych narzędzi. How do you get tools? Jak sztuczce zdobywacie? By relaxing? Przez oddawanie się relaksowi. Or is it with thought? Czy też dzięki myśleniu. You need to purchase them. Trzeba je kupić. Or else make them. No i ktoś musiał je wykonać. That's how it is for a family. I tak jest z rodziną. When God has given us children, kiedy Bóg dał nam dzieci, He wants us to feed them. To chce, żebyśmy je karmili. So we have to have the right tools to feed them. Więc musimy mieć odpowiednie sztućce, aby je karmić. We need to think about having good things to feed them. Więc musimy je karmić dobrymi rzeczami. The right tools. Odpowiednie sztućce. And even the right chair. I odpowiednie krzesła. For a small child, you might want a higher chair. A dla mniejszego dziecka musimy mieć wyższe krzesło. And for old man, a chair with armrests. A dla już starszego wiekiem człowieka muszą być z oparciami jakieś takie fotele. So you want the right chair for the right person. Więc odpowiednie krzesło dla odpowiedniej osoby. And that's how it is in our household. I podobnie w naszym domu. Not the same chair for everyone. Nie dla każdego jest to samo krzesło. We fit it for the person. Odpowiednie musi być wyczucie do każdej osoby. So that it is right for that person. Żeby było to właściwe dla danej osoby. Let's talk about the waste can a little bit. Chwilę porozmawiajmy o koszu na śmieci. Even though we have gates in our walls, chociaż mamy bramy w naszych murach, we still have some rubbish in our house. Mimo wszystko mamy trochę śmieci w domu. Some people just throw the rubbish on the floor. Niektórzy po prostu rzucają śmieci na podłogę. And then your house becomes looking awful. Wtedy okropnie zaczyna wyglądać nasze mieszkanie.
So you need a waste can. Więc potrzeba koszenia śmieci. And then every once in a while you need to take that waste can and empty it. Ale też trzeba na pewno opróżnić taki kosz. Or the waste can goes on. Bo zbyt wielki się, zbyt wiele się tam zbierze. So these are all things that take thought. I to wszystko wymaga myślenia. And that is just how our houses are built. I tak samo budujemy nasze rodziny. Our homes need to be built right like that. Nasze rodziny muszą być właśnie tak budowane. We talked about bedrooms. Mówiliśmy o sypialni. It is important that we have a place of rest for our family. Musimy mieć miejsce odpoczynku dla naszych rodzin. Our household needs to be a place of rest. Nasz dom musi być miejscem odpoczynku. A time for rest. Musi być czas na odpoczynek. Where your children are at rest and at peace. Aby wasze dzieci odpoczywały spokojnie. You provide that for them. Musicie to im zapewnić. You also need restrooms. Musicie mieć też toalety. That would be a problem if you don't have that. Jeśli tego byście nie mieli, to byłby naprawdę kłopot. Because even in a household that has gates and walls. Bo nawet w domu, który ma mury i ma bramy, there is rubbish. Są odpady. And you need to get rid of it. Trzeba się ich pozbyć. And in order to get rid of the rubbish in your house, chcąc się pozbyć odpadów z domu, just the normal rubbish that happens in living. Bo w czasie życia naszego, no, tworzą się odpady. You need to have a planning place to get rid of it. To musicie mieć zaplanowane miejsce, gdzie się ich pozbywać. And I really wish that we could live without that problem. Bardzo chciałbym, żebyśmy w ten sposób żyli. We can't imagine living without rubbish. Bo bez odpadów to my jakoś nie możemy żyć. But in heaven we won't have any. Ale w niebie już takich nie będzie. Nothing will be need to be thrown away. Nic stamtąd nie trzeba będzie wyrzucać. Never ever. Nigdy. That'll be nice. Przenigdy. To będzie miłe. But in our homes we have to. Ale w naszych teraz domach musimy to robić. Next point is, in our house, in our castle, we also need a room. We need a divine room. Mamy też pokój dzienny, jeśli chodzi o nasze domy. We need order. Musimy mieć też pewien porządek, pewną władzę w domu. In a castle, there's a king. W zamku panuje król. What if there would be no order in a castle? Co by się działo, gdyby w domu, w zamku nie było porządku? No one would have jobs. No one would have a job. Nikt nie miałby pracy. You could do whatever you want to. Każdy by robił to, co mu się podoba. Do you think that castle would last? Czy taki zamek by się ostał? Perhaps the people would leave the castle. Prawdopodobnie ludzie by opuścili taki zamek. So you need an order in the castle. Więc w zamku jest potrzebny porządek. You need God's order. Potrzeba Bożego porządku. First of all, God is in charge. Przede wszystkim tym, który przewodzi, jest Bóg. And we'll talk about that more tomorrow. O tym jutro rano chciałbym mówić. For God is in charge. Ale to Bóg jest tym, który przewodzi, jest u władzy. And then we follow the order He has set up. I my wzorujemy się na porządku, który On ustanowił. But even beyond that. Ale nawet odchodząc od tego, a household needs to be orderly. Trzeba powiedzieć, że nasz dom rodzinny powinien być porządny. Perhaps your children have jobs. Może wasze dzieci mają zadania. Maybe they sweep the floor. Może sprzątają podłogę. Or empty the trash can. Albo na przykład opróżniają kosz na śmieci. And someone is the ruler, the leader, earthly leader. Ktoś jest takim ziemskim przywódcą. There needs to be that order. Musi być taki porządek. Or the castle will not operate properly. Bo inaczej zamek nie będzie dobrze funkcjonował.